Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Do 0,2 dm sześciennych roztworu kwasu azotowego 5 o stężeniu 0,01 mola na dm sześcienny dodano 1,8 dm sześciennych wody. Oblicz, jak zmieniła się wartość pH tego roztworu. Ok, no to zaczynamy od tego, że mamy objętość kwasu azotowego 5. I mamy jego stężenie. A w późniejszym etapie dodajemy wody. Ok. I jest tutaj pytanie. Oblicz, jak zmieniła się wartość pH tego roztworu? To my się musimy najpierw doliczyć wartości początkowej tego roztworu, bo tej informacji nie mamy. Jak to zrobić? Otóż rozpisujemy sobie tutaj dysocjację. I zauważamy, że ona nam tutaj przebiega równomolowo. Co to znaczy? Że mamy taką samą ilość stężenia kwasu, a tą informację mamy, więc H+ to jest 0,01 mol na decymetr sześcienny, bo mamy wszędzie po jednym molu. Dobra, zapiszmy sobie zatem wzór na pH. Jest to minus logarytm ze stężenia kationu wodoru. Zatem my tu mamy minus logarytm 0,01. To jest minus logarytm z 10 do minus drugiej. Tutaj ten minus zmienia nam to na liczbę dodatnią, czyli jest 2. Ok, czyli możemy tutaj sobie dodać jeszcze indeks, że to jest to stężenie pierwsze, początkowe. Potem zmienia nam się w ogóle objętość roztworu przez to, że dolewamy wody. Czyli objętość naszego roztworu to będzie teraz 2 decymetry sześcienne. Żeby wyliczyć nowe stężenie molowe, napiszmy sobie tutaj, że to jest cm2, potrzebujemy ilości moli kwasu przez naszą nową objętość. Więc my potrzebujemy tutaj tej początkowej ilości moli kwasu. Wyliczymy to tutaj z V KNO3, to są te dane początkowe, które otrzymaliśmy, i C KNO3. Okej. I tą ilość moli, jaką mieliśmy tego kwasu, on został rozcieńczony wodą i teraz nowe stężenie nowo powstałego roztworu to 1/1000 mola na decymetr sześcienny. Mamy stężenie, możemy wyliczać pH. Minus logarytm 0,001, no to minus logarytm 10 do minus trzeciej. Tutaj znak nam się zmienia, jest 3, czyli wyliczamy sobie delta pH, czyli zmianę naszego pH. 3 odjąć 2 to 1, było na początku 2. Teraz jest 3 i w odpowiedzi napiszemy pH wzrosło o 1. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.